Także jeżeli mentor się rozpadnie, to już wiemy dlaczego. Czy nie, że się rozpadnie, może zmienić wokalistę co najwyżej. Wasza płyta Graves Guts and Blasphemy zrobiła dużo szumu na scenie metalowej. To był taki świeży powiew stęchłego grobowego powietrza. Jednak chciałem się zapytać o coś innego, bo nie chcę używać sformułowania stare konie, ale w tej branży siedzicie już od jakiegoś czasu. Czy czujecie się panowie w ogóle debiutantami w kontekście tego, co robicie z Mentor? Nie wiem, właściwie przez to właśnie, że robimy, jakby zajmujemy się muzyką od dłuższego czasu, to ciężko jest nam o sobie myśleć, czy jesteśmy debiutantami, czy jesteśmy właśnie starymi koniami. Po prostu robimy jakieś nowe rzeczy, które nas cieszą i wyłącznie na tym to polega. Także nie ma jakichś drugich myśli na temat tego, jak powinniśmy siebie odbierać, czy jako debiutantów, czy jako niedebiutantów. No pewnie myślę, że jako takich stricte debiutantów no ciężko jest nas odbierać właśnie przez to, że jakieś tam doświadczenie mamy z innymi zespołami. Tak, Wojtku? Ja jestem ogólnie zdziwiony, że to jest, że to funkcjonuje, że to powstało, że to działa i będę zdziwiony każdego następnego dnia, jak będzie istniało, więc to tyle mogę powiedzieć. Właśnie to mnie prowadzi do następnego pytania. Mentor funkcjonował już przez jakiś czas wcześniej, z tym, że funkcjonował, mam wrażenie, w takim niebycie. Co sprawiło, że właśnie 2016, że to był ten rok, w którym postanowiliście wydać wasz debiut, postanowiliście w końcu formować się i nagrać coś wspólnie? No, faktycznie tak jest, że Mentor funkcjonował bardzo długo w niebycie, bo właściwie jest to zespół, który powstał wcześniej niż chociażby Toll. I to jakieś pół roku wcześniej. Natomiast dwie rzeczy, które sprawiły, że udało nam się nagrać tą płytę, to były po pierwsze Wojtek, który trochę nas cisnął, żebyśmy wreszcie to nagrali i wreszcie coś z tym zrobili. A drugie, to już po tym, jak zaczęliśmy coś faktycznie robić, czyli nagrywać jakieś wokale do starych dem, które mieliśmy sprzed właśnie kilku lat, to drugim takim impulsem był Krzysiek z Arachnofobii, który się zainteresował tym materiałem i był zainteresowany w ogóle wydaniem go. Przez te dwie rzeczy tak naprawdę spięliśmy się i dosłownie w kilka prób zrobiliśmy resztę materiału i dalej to już ruszyło tak dosyć naturalnie i lekko. Ja się troszkę śmiałem, że Mentor troszkę przypomina moją żonę na zakupach z ciuchami, czyli po prostu nie wiem, na co się zdecydować, nie wiem, czy to, ja dostaję pierdolca i w końcu faktycznie poganiałem troszkę chłopaków, że panowie, róbmy coś z tym. Zresztą pamiętam chyba okres półtoroczny, kiedy ja za każdym razem, jak widziałem się z Arturem i z Haldorem, to tak przy piwku żartowałem, ale jestem dalej w zespole, prawda? Więc to, no mówię, no też w sumie się złożyło to, że dostaliśmy faktycznie propozycję od Krzyśka wydawniczą, dostaliśmy deadline, i okazało się, że jak pojawił się taki ten przysłowiowy bacik po prostu, to się chłopaki potrafili spiąć i co ciekawe, efekty były fajne, bo z planowanej czteroutworowej epki powstała z marszu cała płyta, bo po prostu Artur chwycił wenę i machnęliśmy chyba, nie wiem, 2 tygodnie cały materiał, nie pamiętam ile to było, ale bardzo, bardzo, bardzo krótko. Było szybko. Szybko, tak jak szybka jest też płyta. Tak. Kiedy okrzepł wasz styl, bo słuchając waszych dem, które jeszcze, nie wiem czy jeszcze są dostępne, ale były dostępne przez jakiś czas w sieci na Bandcampie, udzielali się też tam różni zaskakujący goście, chociażby z Frontside. Kiedy postanowiliście, że będziecie właśnie grać taką muzykę, kiedy to poczuliście, że to jest ten styl, to brzmienie? Jakby od samego początku chcieliśmy akurat w tym zespole grać coś, co jest fajne i co sprawia nam tylko i wyłącznie
przyjemność. I właściwie takie jest założenie tego zespołu i mam nadzieję, że ono się nie zmieni. Że nie będziemy starać się silić na cokolwiek, nie wiem, na zrewolucjonizowanie czegoś, podbicie rynku muzycznego na świecie całym. Chyba, że w Japonii. W Japonii tak. Tak, i w Chinach. W Chinach najwięcej polskich zespołów podbija rynek. Tych oczywiście najlepszych. I power metalowych. Nam też jest ciężko jakby powiedzieć, że ten styl okrzepł. On po prostu się wydarzył i jest w tym momencie trwa w takiej formie, w jakiej jest. Prawdopodobnie nie będzie się to jakoś radykalnie zmieniać w przyszłości. Póki co się sprawdza, także myślę, że będzie szybko, płyty będą krótkie i intensywne. No właśnie, ja się chciałem zapytać, czy możemy już mówić o mentorze jako o pewnym ustabilizowanym bycie? Czy to nie jest już dla was tylko forma odskoczni, tylko rzeczywiście kolejny projekt, który traktujecie na równi, no, albo w podobny sposób co wasze pozostałe projekty lub zespoły, w których się udzielacie? Jeśli ja mogę? Proszę. Dla mnie to jest nawet taki element humorystyczny w tym wszystkim, bo ja pamiętam, jak sprzedawałem temat mojej małżonce, że ja będę w drugim zespole i cały czas powtarzałem, że nie, to taki projekt studyjny, wiesz, my nagramy tam epkę i praktycznie pewnie nic się z tym dalej nie stanie. Nagle z epki po prostu pojawiła się płyta, a z grania na sali prób zrobiły się koncerty, a z koncertów zrobiło się więcej koncertów, rzeczy się dzieją cały czas i małżonka na początku zbyt szczęśliwa nie była, ale jak usłyszała płytę, to szczerze mówiąc tak pokochała muzykę mentora, że już teraz nie ma do mnie pretensji chyba. Pozdrawiam cię, kochanie. Dokładnie. Poza tym jeździ często na te koncerty też. Dzisiaj jest, ostatnio też była, także palimy papieroski razem. Wojtek nie pali papierosów, więc nie może niestety się spełnić w tej roli w jego związku. Ja go zastępuję w tym momencie. Natomiast Piotrek mi tylko na Facebooku zadaje pytania, ej, czy będzie twoja stara, także... Dokładnie, jest bardzo ważne, żeby była także stara. Także jeżeli mentor się rozpadnie, to już wiemy dlaczego. Czy nie, że się rozpadnie, może zmienić wokalistę co najwyżej. Jeśli chodzi o mnie, to ja tak naprawdę wiedziałem, że to nie skończy się na projekcie studyjnym, bo z Arturem gram to nie jest mój pierwszy zespół z nim, nawet nie jest drugi. Także już trochę się znamy i wiem, że jak już coś zaczynamy, to jednak chcemy, żeby to funkcjonowało jako zespół, bo raz, że z nagrań to na pewno fajnie brzmi, ale też bardzo dużą przyjemność czerpiemy z grania muzyki na próbach, więc tym bardziej na koncertach. Więc to jest dosyć naturalne, że jednak chcemy z tym wyjść gdzieś dalej. Czyli Gods, Graves and Blasphemy to nie był jednorazowy wyczyn z waszej strony, ale planujecie coś dalej z tym zrobić? Są już może jakieś plany, może jakieś już myśli rodzą się w waszej głowie na temat następcy może? Tak, rodzą się. Nawet już zaczynają powstawać jakieś nowe riffy, głównie u Artura w głowie i w ręce. Także na pewno następca pojawi się szybciej niż później. Chociażby przez to, że bardzo szybko nam idzie robienie tych numerów i bardzo naturalnie, więc nie ma jakby, co się mówi po angielsku, to się mówi second think, tak? Że drugiej myśli, czy second, nie? Second thoughts. Second thoughts, okej. Okay, man. Producent międzynarodowy ze Szwecji, ale to dokładnie, wiemy jak no. To jest. Ale ze Szwecji. No. Ale po ze szwedzku Szwecji. Bym wiedział, jak po powiedzieć. Po szwedzku by wiedział, jak natomiast, bo no, tak jak właśnie nadużywam słowa natomiast. Są pomysły, dobrze, na pewno będą. Myślę, że jeszcze zrobimy kilka coverów odpowiednich nas. Tak. Ja będę jednego propsował bardzo, ale nie powiem którego, żeby była niespodzianka. Natomiast tak, covery są. A ja dwa inne. Dwa z nich słyszałem w oryginale, więc będzie interesująco na pewno. Dokładnie tak jest, jak Wojtek mówił, także następca będzie szybko.
Jak w ogóle doszło do waszej współpracy z Arachnofobią? Bo wiem, że ty od strony producenckiej, czy raczej jako inżynier dźwięku, sporo tych krążków, które wydaje Krzysztof Słysz, miksowałeś, czy pracowałeś nad dźwiękiem. A jak w ogóle on dowiedział się o mentorze, skąd pojawiła się ta propozycja? To na zasadzie koleżeńskiego, dżentelmeńskiego porozumienia, czy kryje się za tym jakaś inna historia? Właśnie na podstawie dżentelmeńskiego porozumienia, konkretnie właśnie tych dem, które wrzucaliśmy, dwóch utworów, które wrzuciliśmy wcześniej w internet i tym, że się zainteresował po prostu tym co my wrzucamy i tak po ludzku zagadał. Ja myślałem, że on ci tak po prostu, Piotrek, lubię cię, więc wydam ci hordes, to chyba tak w skrócie było, ale... Ale trochę tak jest, ponieważ z tego, co mi wiadomo, Krzysiek kieruje się właśnie swoim instynktem, tym, kto gra i zaufaniem właśnie do ludzi, których wydaje. On sam chyba jakoś mówi, że on wydaje po prostu kapelę znajomych, tyle, no, w dokładnie. Temacie, więc tak. I że większość tych rzeczy wychodzi bardzo naturalnie. A ja mam go w znajomych na Facebooku, więc wszystko jest legitne, wszystko jest tak, jak ma być. Dokładnie, no. Klepacze mają swoją magię. Zagraliście już parę koncertów. Ten wasz materiał płytowy to jest prawdziwa petarda. Co najlepiej gra wam się na żywo? My jesteśmy ogólnie w takim fajnym momencie, że my grając set koncertowy, my po prostu gramy całą płytę, od A do Z, tak jak jest na płycie, więc właściwie wszystko jest jakby w jednym ciągu grane i wszystko się gra nam fajnie, tak mi się wydaje. Ja osobiście chyba najbardziej lubię ze wszystkich kawałków Scarecrow Fields, bo po pierwsze mogę tam po norwesku poskrzeczeć, czego nigdy nie próbowałem wcześniej i byłem ciekawy, czy mi wyjdzie. Dalej nie wiem, czy mi wyszło, ale bardzo mi się to podoba, w sensie lubię tak właśnie grać tego skrzata z Norwegii na scenie w tych kilku momentach, ale nie, no to się po prostu ten materiał tak fajnie spina w całość, że granie koncertów to jest tak naprawdę granie dokładnie tego samego co gramy na próbach, to jest granie całej tej płyty, więc ja lubię tę płytę, ja lubię ją słuchać po prostu w sensie, że jest szybka, jest konkretna, jest 30 minut wyjęte z życia, ale wszystko jest poukładane tak jak trzeba, więc na scenie mamy dokładnie te same odczucia, przynajmniej ja mam te same odczucia. No, w trakcie koncertów ja wiem, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, natomiast cała reszta przelatuje po prostu w wymgnieniu oka, więc całość po prostu bardzo dobrze się gra, bez takiego, nie wiem, krótkiego momentu na znudzenie się czymkolwiek, więc zresztą ani nie graliśmy tych koncertów jakoś strasznie dużo, ani tego materiału na próbach też jakoś strasznie nie męczyliśmy, więc to ciągle jest jakby świeża sprawa i za każdym razem się to gra super. Sam tytuł albumu jest bardzo sugerujący. Mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Tak samo teksty, mam wrażenie, krążą między podobnych motywów, ale nie będę może wam zabierał przyjemności z opowiadania o tekstach. Jakie są, już mówiąc trywialnie, inspiracje wasze tekstowe? To już Wojtek. To jest akurat bardzo prosta sprawa, bo kiedy zapytałem właściwie, o czym mają być teksty, to Artur powiedział, pisz o szatanie i tak zostało, więc to naprawdę bez żadnych elaboratów. Ja oczywiście dorzuciłem do tego jakieś elementy starych horrorów, których jestem fanem, oczywiście im gorszych, tych lepszych, tym lepiej. Ogólnie miało być zło, niedobro, satanizm, no i więc to wszystko, ale wszystko oczywiście z takim troszkę przymrużeniem oka. Sam jestem w sumie tylko z jednego tekstu zdziwiony, że się na to porwałem i że w sumie na to jakoś wyszło i do dziś lubię ten tekst, lubię w ogóle ten numer bardzo. Chodzi o Gravemaker, bo to jest w sumie tekst bez chyba spoilerowania pisany z perspektywy nekrofila, więc nie wiedziałeś o tym, nie? Teraz już wiesz. Ale jest ciekawie wyszło. Właśnie miałem wrażenie, że tym tekstem albo zupełnie polecę, albo jakoś to wyjdzie i wydaje mi się, że wyszło. A to jest po prostu, te teksty powstają tak szybko, że jak w sumie muzyka, bo to
no mówię, no ma być troszkę głupkowato, ma być troszkę niepoważnie i takie rzeczy robi się po prostu bardzo, bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie i mogę bardzo dużo przemycać jakichś takich swoich fascynacji, no chociażby kobietami. Na przykład, no tak, najlepiej. Ale wrzucam to wszystko, stare horrory, jakieś okultystyczne bzbrednie, jak również na przykład gry wideo, których jestem maniakiem. I na przykład jeden z numerów, nie powiem który, ma tytuł zaczerpnięty z tytułu poziomu platformówki na PlayStation. Podejrzewam, że jak ktoś w nią grał, to wykuma, o co chodzi. To już wiem, dlaczego się tak dobrze rucha przy mentorze, przy tym utworze konkretnie. Nie próbowałem jeszcze, kurde, muszę to spróbować. No. No bo ja o tym nie wiedziałem na razie. No. Teraz mi się jeszcze będzie lepiej ruchało. Ale to chyba na repeacie, bo tak 30 minut to za mało. No tak, tak. Znaczy chodziło mi konkretnie o ten jeden utwór, że tam jednak więcej magii czuję wtedy, no. Ja chciałem na koniec jedną rzecz zapytać, bo to mi nie daje spokoju. Nazwa, mentor. Sprawdziłem w internecie i no, kilkanaście takich kapel już istnieje. No. Czym się kierowaliście? Czy sprawdzaliście to w ogóle? Czy może to jest takie infantylne pytanie, ale czemu akurat mentor? No, ja wierzę, że jest dużo zespołów, które się nazywają mentor, ponieważ jest to jedno słowo i to całkiem fajne. Wymyślił je Artur, czyli nasz gitarzysta, którego nie ma. Nie wiem dokładnie, co było inspiracją tej nazwy zespołu, ale jest to fajna nazwa. To jest taka nazwa, która trochę... Jesteśmy takimi pewniakami i teraz wam pokażemy, jak się gra ciężko i szybko. Ja właśnie nie umiem do tego jakiejś filozofii dorobić, bo naprawdę nie wiem, jaka była geneza tej nazwy, bo to chłopaki wymyślili, ja w sumie przyszedłem na gotowe, ale mi się wydaje, że po prostu obdzierając to oczywiście z jakiegokolwiek mistycyzmu, to była nazwa, którą Artur wymyślił, bo jest krótka i fajnie brzmi. I myślę, że to było dokładnie to było sedno, dlaczego ta nazwa brzmi tak, a nie inaczej. Poza tym jest też tam litera T, która idealnie pasuje do odwróconego krzyża. Tak, bo kiedyś był odwrócony krzyż w logo, ale... Także... Znaczy teraz nie ma, ale może wrócimy do tego, zobaczymy, bo odwrócone krzyże lubimy bardzo. Są takie ładnymi elementami graficznymi na każdym albumie. Uniwersalny symbol. Dziękuję wam panowie za wywiad, dziękuję za album i czekam z niecierpliwością na koncert. Teraz mi się jeszcze będzie lepiej ruchało. Ale to chyba na repeacie, bo tak 30 minut to za mało.